serdecznie. Dzisiejsze święto, dzisiejszy debiut na rynku NewConnect należy do spółki Ionimage S.A. Jest to spółka, która już jest 393. spółką debiutującą na rynku NewConnect, a 45. spółką, która w tym roku, od początku tego roku rozpoczęła notowanie na najbardziej dynamicznym rynku alternatywnym w tej części Europy, ale kto wie, może nawet na całym kontynencie. Spółka, która zajmuje się, jak to się mówi, szeroko rozumianym kreowaniem wizerunku i promocji w internecie. Dla podmiotów, które de facto chcą zaistnieć, chcą dotrzeć ze swoim przekazem medialnym do użytkowników, internet jest jednym z teraz najbardziej popularnych, najbardziej efektywnych narzędzi. Właśnie spółka poprzez swoje doświadczenie, poprzez swój nauka, poprzez swoich pracowników oferuje wszystkim zainteresowanym jak najlepsze pozycjonowanie, jak najlepsze przygotowanie kampanii PR-owych, docieranie do wszystkich użytkowników internetu ze swoimi przekazami. Mam zaszczyt gościć dzisiaj na debiucie dwóch przedstawicieli. Prezesa spółki, pana Kamila Kite, oraz de facto już etatowego uczestnika debiutów na rynku NewConnect, przedstawiciela spółki Invest.com Group S.A. Ale mogę powiedzieć kolegę Sebastiana, już nie będę dalej wymawiał, bo to jest nazwisko, myślę, już wszystkim dobrze znane. Ale chcę powiedzieć, że jest to spółka, która przyczyniła się do dynamicznego rozwoju rynku NewConnect. Jeżeli patrząc na ranking, na liczbę, ale także na jakość spółek prowadzonych na rynku NewConnect, no to mamy naprawdę do czynienia z pierwszą ligą, więc jeszcze raz bardzo proszę o oklaski dla Sebastiana. Po tym krótkim, aczkolwiek myślę, że interesującym wstępie, panie prezesie, oddaję głos panu Rezesowi. Witam wszystkich. Bardzo dziękuję Inwestorowi i Sebastianowi Tobie przede wszystkim za szybkie i dynamiczne wprowadzenie młodej spółki, bo tak naprawdę operacyjnie mamy w tej chwili pierwszy rok działalności. Bardzo dziękuję wszystkim pracownikom, całemu zespołowi. Dzięki Wam ta firma istnieje, dzięki Wam tak szybko i dynamicznie rośnie i ma takie przychody i tak zdobywa klientów z rynku małych i średnich przedsiębiorstw. Bardzo dziękuję też inwestorom i wszystkim uczestnikom. Dobrze, teraz przez chwileczkę będziemy mieli taki hollywoodzki element, kamery są włączone, fotografowie przygotowani. A teraz ja wręczę statuetkę i dyplom naszym gościom, więc Państwo pozwolą, że przejdę tutaj. I Panie Prezesie, życzenia mi jak największych sukcesów na rynku, rozwojem dynamicznym, no i za jakiś czas debiutem na rynku głównym. Jak najlepsze życzenia w imieniu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Dziękuję. I to jeszcze dla naszego zacnego gościa Sebastiana. Bardzo proszę. Spółka założona w 2010 roku, faktyczną działalność operacyjną rozpoczęła w 2011, w granicach maja, czerwca. Mniej więcej w ciągu tego roku zdążyliśmy zbudować zespół, który jest zespołem produkcyjnym, który jest zespołem handlowym, który zaczął działalność i zamknął rok 2011 już na plusowych wynikach. Spółka Ionimage zajmuje się przede wszystkim PR-em, rozumianym PR-em w internecie, czyli tworzeniem wizerunku danej firmy, danej osoby w internecie. Zajmujemy się także opieką wizerunkową całościową, czyli tworzymy wizerunek firmy od podstaw, od kiedy firma zaczyna, żeby miała całą drogę swojego rozwoju i przygotowania reklamowego. Dla wszystkich spółek jesteśmy w stanie tworzyć identyfikację wizualną oraz długotrwający PR, który mówi o tym, jak komunikować się przede wszystkim z daną firmą, z danymi klientami też.
Firma trafia przede wszystkim do małych i średnich przedsiębiorstw, czyli to są klienci, którzy potrzebują tą usługę PR-owo, reklamową w dosyć dogodnych warunkach też finansowych. Ona musi trwać długo, ponieważ zaczynają z nami najczęściej, są to młode firmy. Dla nich stworzyliśmy taki system trzech podstawowych pakietów. Są to pakiety Udany Start, to jest promocja podstawowa firmy w sieci. Drugi pakiet to Bądź Widoczny, czyli pakiet, który pokazuje, że firma rusza, firma już jest firmą, która chce zdobyć większy zakres klientów. I pakiet Podbij Rynek. Te nazwy są specjalnie dostosowane do tego, co w danej firmie w danym czasie się dzieje. Podbij Rynek jest takim pakietem, przy którym zawsze się trochę uśmiechamy, bo wszyscy klienci na początku mówią, żeby było tanio i szybko, dany start, ale za chwilę przeskakują i nawet chcą podbić rynek. Więc to jest dla nas taki inwestorski pakiet. Ponadto obsługa w zakresie relacji inwestorskich dla spółek giełdowych, to ją świadczymy abonamentowo, tą usługę i trwale jesteśmy związani z szeroką gamą firm w tej chwili. Spółka realizowała w zeszłym roku już kilka projektów. Jednym z takich wiodących projektów, który jest całkowicie od podstaw, gdzie tworzyliśmy wszystkie elementy, to jest projekt NoBox. Było to tworzenie całego portalu internetowego, łącznie z całym systemem sprzedaży sklepu internetowego oraz długoterminową promocją produktu. Akcjonariat spółki jest dość prosty, bym powiedział, dlatego że spółka została założona przez swoją spółkę matkę Laurent Sobolska. Na rynku reszta akcjonariatu to Invest.com oraz pozostali 33% to są akcjonariusze, którzy zainwestowali w spółkę łącznie 570 tysięcy złotych w zeszłym roku, około sierpnia i w tym roku jest, tak jak widać, tyle. Przychody netto, które pokazują dane finansowe spółki, to w 2011 roku 659 tysięcy złotych, planowany na 2012 800 tysięcy, w 2013 milion 300 i kolejne prognozy, kolejne lata. Zysk netto zaudytowany za zeszły rok 55 tysięcy. Spółka jest na dużym plusie, patrząc na to, że spółka się organizuje i to, że dosyć dużo inwestuje w tej chwili, tworzy nowe działy, tworzy właściwie biura, tworzy wszystko od podstaw i zakupuje sprzęt. Planowany zysk na 2012 rok to 120 tysięcy, już planujemy dalsze jeszcze inwestycje. I 2013 200 tysięcy złotych. Spółka pozyskała kapitał na rozwój, który przede wszystkim będzie przeznaczony, już jest przeznaczany na budowę działu handlowego, stworzenie struktur sprzedaży, stworzenie miejsc do pracy, czyli biura, no i oczywiście promocje spółki także w internecie. Cele naszej spółki to przede wszystkim budowanie sieci franczyzowej. Tu jesteśmy całkowicie innowacyjną spółką na rynku, dlatego że w PR-ze w ogóle nie ma na rynku spółki, która by miała własny system franczyzowy. W tej chwili my go wdrożyliśmy, wprowadzamy i będziemy, myślę, wprowadzać przez następne 2-3 lata, aż zamkniemy ilość dostępnych franczyz, którą mamy przewidzianą. Chcemy oczywiście doprowadzić do sytuacji takiej, że będzie to spółka, która będzie najbardziej znana na rynku, to jest oczywiste. Chcemy się promować w internecie i też na to, i to jest jakby główny cel promocji spółki. System franczyzowy, który w tej chwili mamy, to master franczyza w Bydgoszczy, master franczyza w Warszawie i w Chorzowie. Mamy też mini franczyzy, czyli mniejsze franczyzy, to są bardziej osoby, które są na poziomie handlowców, są przy franczyzie w Tychach, i będziemy ich rozwijać, będziemy mieli około 80 takich mini franczyz w kraju do końca 2013 roku. Bardzo dziękuję za uwagę. Zapraszam na poczęstunek oraz na krótki koncert.